Gdyby było tak, że chcemy powiedzieć, iż szpital musi być straszny i że reforma boli, to by nas pewnie tu nie zaproszono. Ale co do tej pierwszej kwestii, chcemy pokazać, że szpital może być niestraszny, ale równocześnie powiedzieć, że reforma boli. I od tego bym zaczął. Boli, bo musi boleć. I nie chcę mówić o tej reformie, która jest tutaj przedmiotem tych wielkich wyzwań politycznych, ekonomicznych i tak dalej, ale chcę powiedzieć o takich wyzwaniach, które dotyczą prawie 1000 naszych pracowników, którzy pracują z prawie 1000 pacjentów przez 100 lat. My ten szpital zmieniamy, bo wiemy, że on musi być zmieniany, bo musi wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów, bo dla nich jesteśmy. I ta świadomość pewnej misji powoduje, że musimy sobie stawiać pytania, czy to, co robimy i tam, gdzie robimy, robimy najlepiej i w najlepszym miejscu. Ja zaczynam pewnym cytatem z profesora Bogdana de Barbaro, bo nie chcę sam dobrze mówić o naszym szpitalu, bo wiarygodne jest to, co mówią inni, a nie to, co my sami się, tak powiem, chwalimy. Nie jest to promocja tej książki. Pani dyrektor de Pukat zakończy tą prezentację drugim cytatem z Bogdana, ale tylko dlatego, że chcemy powiedzieć, iż ogląd, który i opinia, i działania, które podejmujemy, muszą być weryfikowane przez tych, dla których to robimy, czyli przez tak naprawdę pacjentów i tych, którzy dokonują jakby pewnej superwizji tego, co w szpitalu robimy. I wydaje mi się, że tu już dzisiaj było tyle ważnych słów powiedzianych, które dotyczą pacjenta, dotyczą jego lęków. Głos poprzedni, ale nie tylko poprzedni. Ja nie jestem lekarzem, nie jestem psychiatrą, nie jestem terapeutą, więc nie chcę się wypowiadać na ten temat, na który będzie mówić pani dyrektor de Pukat, ale chciałbym powiedzieć, że jeżeli się nie ma takiego poczucia, że dotykamy i pracujemy z ludźmi, którzy mają, jak mówił Kępiński, cierpią, bo więcej rozumieją, więcej czują, jeżeli tego menedżer nie wie, to w takim razie powinien zarządzać fabryką, a jeżeli, tak powiem, chce pracować w szpitalu lub los go tam rzuci, no to musi brać pod uwagę to, że ma do spełnienia niewykonalne. A niewykonalne to jest zmieścić się między tym, na co pozwala mu organ prowadzący, z pytaniem, kto pokryje deficyt i kiedy się skończy jego cierpliwość, a tym, co pacjentowi trzeba dać i tym, co NFZ chce zapłacić. I to, co my robimy w naszej reformie i w naszym przekształcaniu szpitala, to jest również, jak w Małym Księciu, oswajanie NFZ-u. Oswajanie go nie jest w płaczu, daj więcej pieniędzy, tylko zgódź się na zmiany, które robimy w ramach prawa, które jest twardym i, powiedziałbym, sztywnym gorsetem, ale jednak, jak się bardzo chce, to można go lekko poluzować. A to poluzowanie często polega na tym, że my mówimy z rocznym, dwuletnim wyprzedzeniem. Będziemy zamykali jeden oddział, otwierali inny, który jest bardziej potrzebny. Będziemy zamykali oddział, bo chcemy leczyć pacjentów bliżej ich miejsca zamieszkania, tam gdzie są. I chcę Państwu powiedzieć tak, że my oczywiście, przechodząc do tej kwestii, czy szpital może być niestraszny, my pacjentów pytamy, bo to oni muszą powiedzieć, bo oni przeżywają szpital, a nie nasi pracownicy wyłącznie. I taka wystawa, którą przygotowali pacjenci, Uważaj na głowę, to jest wystawa, którą właściwie zwiedza krakowska młodzież, a studenci szczególnie. Tutaj zresztą jeszcze myślę, że w tej sprawie będzie jeden głos. Jesteśmy dumni z czegoś, co powstało, tak wydaje się, na jakiś event, na takie jedno wydarzenie, a to już ma prawie drugi rok i ta wystawa się rozwija i jak ja widzę byłych pacjentów, którzy tam z dumą oprowadzają po tym, co sami stworzyli i są pewnym świadectwem tego, że można wracać do wykładów, do prezentacji, do bycia aktywnym, to
to powiem, że serce rośnie. I kwestia paru mapek, bo chcę właściwie powiedzieć, bym nie chcę tutaj, bo nie mam czasu, zanudzać tym, co było, co jest, ile byliśmy w stanie zmienić w ramach tego obowiązującego prawa. To już jest inaczej zorganizowany szpital, ale myślę, że najlepiej go będzie zobaczyć nawet nie w tym, jaką populację dwumilionową już obsługujemy. Ja mam dobre wyczucie czasu, nie musisz mi pokazywać, że mam minutę. Ja byłem 8 lat w Sejmie, więc pamiętasz, mieścimy się nieźle. Kiedyś jeszcze to obowiązywało. I nawet nie to, jakie obsługujemy, tak powiem, szczególnie powiaty, ale taką mapę chciałem Państwu, tak powiem, dedykować. To jest szpital, który profesor Cechnicki parę razy jako mój przyjaciel po przyjaźni mi mówił, że jestem monopolistą, że mamy się, tak powiem, dzielić czym? Pacjentami, odpowiedzialnością, dzielimy się. Nasz szpital jest w tylu miejscach, w Krakowie w 5 miejscach, jest w Miechowie, Bieliczce, Myślenicach. To są nie tylko nasze poradnie, to są oddziały dzienne, ale to są również już właściwie dzisiaj można powiedzieć centra zdrowia psychicznego, gdyby jeszcze ustawodawca zechciał w tym, co wpisał do Narodowego Programu, po prostu wydać akty, tak powiem, wykonawcze, ale jak powiedziałem, muszę powiedzieć coś dobrego o NFZ-cie. W Małopolsce dogadujemy się z nimi, oni nam naprawdę mówią, dobrze, przekształcajcie, byleście nie chcieli dodatkowych pieniędzy. To my mówimy, dobrze, zamykamy jedno, otwieramy w ramach tego budżetu drugie, bo to jest bardziej potrzebne pacjentom, a my w końcu jesteśmy dla pacjentów. A teraz niech o pacjentach mówi pani dyrektor. To tak nietypowo, bo ja będę kontynuować. To może skończę te efekty zmian. Ja jestem lekarzem, jestem psychoterapeutą i też mam tą przyjemność od wielu lat pracować w szpitalu Babińskiego. I to, co szef zaczął, że my pytamy, i myślę nawet to, że jesteśmy tutaj razem, pokazuje świetnie, że żeby takie reformy bolały jak najmniej, trzeba zacząć od współpracy. I to, co jest warunkiem koniecznym, to jest współpraca osób, które decydują. Ja się ucieszyłam, że my tu jesteśmy razem, bo u nas też dlatego to działa, że dobry szef i menadżer współpracuje z ludźmi, którzy są profesjonalistami, którzy leczą. I mając tą możliwość, którą ja mam w szpitalu, my naprawdę możemy realizować kolejne etapy zmian. I kiedy ja usłyszałam na początku, że odchodzimy od opieki azylowej, to sobie pomyślałam, być może my musimy jeszcze odchodzić od tej opieki azylowej. Tylko że uczmy się też na naszych dobrych doświadczeniach. Bo my dużo jeździliśmy po różnych zagranicznych ośrodkach, ale w pewnym momencie ja się zorientowałam, że nie potrzebujemy już jeździć, bo my realizujemy te zmiany u nas w Małopolsce. I my mamy te centra, bo my mamy na przykład 9 zespołów leczenia środowiskowego i opiekujemy olbrzymią ilość, bo dużo większą część naszych pacjentów właśnie lokalnie w środowiskach, a nie w szpitalu. U nas szpital to jest tylko moment. Żeby leczyć ludzi chorujących czy ludzi w kryzysie, trzeba wiedzieć, że jest też kryzys, który może wymagać hospitalizacji, ale to jest epizod w ich życiu, tylko że to jest bardzo ważny epizod. I u nas oczywiście liczba łóżek w oddziałach ogólnopsychiatrycznych spada i jest coraz mniej, coraz lepsze warunki tak naprawdę hospitalizacji dla pacjentów, ale trzeba mieć świadomość, że ta sytuacja wiąże się z innymi również konsekwencjami, na które trzeba być gotowym. To znaczy nam bardzo spada też średnia długość hospitalizacji. To są krótkie, interwencyjne, diagnostyczne hospitalizacje, w trakcie których naprawdę olbrzymi wysiłek trzeba wykonać w razie takiej ostrej interwencji. Ale żeby ta nasza interwencja miała sens i ci ludzie do nas nie wracali, tylko mogli już zdrowieć w swoim środowisku rodzinnym, w trakcie tej hospitalizacji musi być wykonana olbrzymia praca. I my od razu musimy kontaktować się z naszymi jednostkami, które są lokalnie właśnie zlokalizowane w ośrodkach, w których mieszkają ci pacjenci, gdzie mamy poradnie, zespoły leczenia środowiskowego czy oddziały dzienne
i te kolejne etapy reorganizacji i zmian w strukturze jakby przyniosły nam tak naprawdę olbrzymią ilość wyzwań. Przyniosły konieczność szkolenia naszych profesjonalistów, bo oni dokładnie tak jak ja sama, ja pamiętam sprzed 10 lat, kiedy mówiłam do szefa, szefie, my przez tygodnie nie mieliśmy przyjęcia do szpitala, mogliśmy z każdym z pacjentów rozmawiać przez 10 tygodni, ustalać różnego rodzaju ścieżki terapeutyczne, ofertę, z której będą korzystać. A teraz my mamy studentów, którzy trafiają do nas w poważnych kryzysach, po użyciu substancji psychoaktywnych. Oni potrzebują szybkiej, kompleksowej i tak naprawdę skutecznej interwencji, żeby nie wypaść tak naprawdę, żeby móc szybko wrócić na uczelnię, do swojej pracy. I to są wyzwania również dla nas profesjonalistów. My nie byliśmy oswojeni z tego typu psychiatrią. I trzeba mieć tą świadomość, że to nie jest zła wola części szpitali, które nie chcą się zmieniać, tylko brak możliwości, środków czy gotowości. I tutaj potrzebują wsparcia. My jesteśmy, myślę, na dość dobrym etapie, chociaż ja tutaj jechałam z taką frustracją związaną niestety z projektem, bo my jako szpital angażujemy się też w rozliczne projekty, w których możemy jakby kontynuować nasze przekształcenia. I myślałam, że się Państwu pochwalę, że co dalej? No dalej kolejny etap, środki unijne, z których mieliśmy organizować kolejne etapy wdrażania lokalnych środowiskowych centrum właśnie zdrowia psychicznego. Niestety jako szpital wycofaliśmy się z tego projektu i muszę o tym powiedzieć. I to jest bolesne dla nas bardzo. Znaczy bolesne jest to, że my wiemy, co będziemy robić dalej i będziemy to robić. Pomimo bardzo dużych trudności i braku zmian legislacyjnych i organizacyjno-prawnych do kolejnych etapów naszej reformy. Znaczy my bardzo jej oczekujemy, jesteśmy gotowi i wiemy jak leczyć i pomagać w lokalnym środowisku. Wiemy jak współpracować ze szpitalem i co miałoby się dziać w ramach szpitala. Wiemy, że koniecznym jest współpraca z pomocą społeczną, koordynacja z interwencją kryzysową, o której dowiedzieliśmy się tak naprawdę realizując projekt, że nikt nie korzysta z zasobów OIK-ów. Tylko, żeby to wszystko teraz zrobić, potrzeba decyzji z góry i możliwości wsparcia takich jednostek, które są gotowe i chcą się zmieniać. Kolejnym etapem jest to, że nasi pacjenci potrzebują też tak naprawdę odnalezienia się w systemie. I to jest to, co my staramy się realizować. Nie tylko poprzez indywidualny plan leczenia i wsparcia, ale też przez mapę tak naprawdę wskazania, z jakich ofert systemu już można skorzystać. Ponieważ każdy, kto próbował skorzystać z jakiejkolwiek formy leczenia w naszym systemie, na początku czuje się bezradny. Bezradnie porusza się po mnogości różnych ofert, bo one są, proszę Państwa. Jedne bardziej wydolne, inne mniej wydolne, ale są, więc też musimy mieć świadomość, że my już mamy z czego skorzystać. Tylko żeby móc z tego skorzystać, to ktoś naprawdę musi usprawnić taką właśnie komunikację, koordynację i to staramy się robić. U nas też, żeby jakby usprawnić taką możliwość rozwoju czy naszej organizacji, czy szpitala, zdecydowaliśmy się na stworzenie ośrodka edukacji, badań i rozwoju. Dlatego, że wszystkie rzeczy, których się uczymy na bieżąco, czy jako organizacja, pan profesor świetnie powiedział, że to jakby wymaga terapii, ale mam nadzieję, że pan profesor jest skuteczny, bo często bywa w naszym ośrodku, więc rozumiem, że wspiera nas i terapię mamy. To jakby to pokazuje właśnie świetnie, że z tych takich projektów, inicjatyw, zresztą jeden świetny projekt, myślę, że niedługo będziemy się nim chwalić i kończymy, i on jest w tym miejscu konieczny do wspomnienia. A mianowicie my zapytaliśmy naszych pacjentów, już 600, jak przeżywają fakt bycia hospitalizowanym u nas, w naszych oddziałach ogólnopsychiatrycznych, wszystkich 6 centrach zdrowia psychicznego. I to zapytaliśmy ich w pierwszych 10 dniach ich hospitalizacji, żeby pokazać tak naprawdę, że nie boimy się też pytać, znaczy co to znaczy w ogóle sam fakt bycia hospitalizowanym, jak wygląda dla nich tak naprawdę fakt trudności odnalezienia się w systemie, co to oznacza tak naprawdę hospitalizacja bez zgody pacjenta, jak przeżyli tak naprawdę sytuację bycia zabezpieczonym, jeżeli stosowano w stosunku do nich przymus bezpośredni. My mamy naprawdę, proszę Państwa, teraz taką sytuację, w której każda informacja, która gdzieś do nas dociera, którą zbieramy od naszych pacjentów, od ich rodzin, staramy się wdrażać właśnie równolegle realizując te zmiany, ale
w trakcie naszej reorganizacji zauważyliśmy, że bez takich spotkań jak na przykład to, my to robimy trochę mniejszym zakresie, ale właśnie bez tej edukacji i takiej bym to nazwała pracy u podstaw, nie jesteśmy w stanie skutecznie pomagać. Znaczy, jeżeli ja chodzę do liceum i próbuję rozmawiać z licealistami bądź z rodzinami, i oni wszyscy się boją, boją się właśnie nazwania pacjentem, albo szpital dla nich jest tym przerażającym szpitalem psychiatrycznym. Każdy ma jakiś swój, tak? My mamy kobierzyn, są oczywiście tworki, można trafić w różne miejsca. To wtedy ci pacjenci tak naprawdę w sytuacji, w której będzie to konieczne, nie zgłoszą się po konieczną pomoc właśnie z tego lęku. W związku z tym na przykład takie akcje, nie tylko wystawa Uważaj na głowę, ale również dwa dni dla głowy, gdzie jeździliśmy tak naprawdę lokalnie i pokazujemy już w szkołach, co to oznacza stygmatyzacja, co to oznacza tak naprawdę szykanowanie osoby w środowisku młodzieżowym, która przeżyła kryzys psychiczny. Nasz szpital, myślę, że teraz ma tą fajną sytuację, bo jest też wyremontowany, no zasługa akurat szefa, ale jest pięknym miejscem i pięknym parkiem. My zresztą mamy spółdzielnię socjalną, jakby pacjenci też są w stanie od razu już na etapie wczesnej hospitalizacji uczestniczyć w takim treningu i aktywizacji i szukaniu pracy. Mamy dużo projektów, gdzie warunkiem koniecznym uczestnictwa w takim projekcie terapii i leczeniu jest minimum uczestnictwo w wolontariacie. Ale co więcej, my mamy to szczęście, że obchodzimy teraz obchody stulecia szpitala. I na otwarcie tych obchodów, a mianowicie 19-20 maja, my tak naprawdę zaprosiliśmy wszystkich do nas do szpitala na wielki piknik rodzinny. I zaprosiliśmy tam na rozliczne tak naprawdę wydarzenia przy okazji konferencji, wszystkich, żeby zobaczyli i poznali i żeby społeczeństwo mogło korzystać z naszego parku. Nie tylko z tych miejsc, tych lokalnych centrów, ale żeby już można było korzystać z tego miejsca, w którym kiedyś 100 lat temu szpital był. Czy tam będzie gra terenowa, tak? Nasi harcerze, którzy z nami chętnie współpracują, organizują dla dzieciaków wiele zabaw, różnego rodzaju eventów. Będzie możliwość skorzystania ze wszystkich warsztatów terapii zaręciowej, z warsztatów ergoterapii, hortiterapii. Mamy piękną łąkę kwiatową, na której dzieciaki będą realizować takie projekty. Uważaj na swoje emocje. Będziemy uczyć o emocjach, będziemy uczyć tak naprawdę o tym, czym jest zdrowie psychiczne. I ja myślę, że to jest taki kolejny element, bo okazało się, że wszyscy chcą przyjść do nas, że to już nie jest tak, że ten szpital dzięki tym naszym akcjom to jest azyl, w którym się zamknęliśmy. Nawiasem mówiąc, szef pierwsze co zrobił, to zlikwidował ogrodzenia, jak przyszedł do naszego szpitala. Tylko teraz jesteśmy w parku. Jesteśmy jednym z elementów lokalnej społeczności i to, czym jest hospitalizacja, to jest hospitalizacja, natomiast reszta, no to już jest korzystanie wspólne z naszego pięknego parku. Także zapraszam Państwa serdecznie, gdyby ktokolwiek chciał nas odwiedzić, to 20 maja jest naprawdę wspaniały, mam nadzieję, że pogoda dopisze, olbrzymi pierwszy piknik dla wszystkich, dla pracowników, profesjonalistów, lokalnej społeczności, byłych pacjentów, wszystkich, którzy są zainteresowani przyjściem do nas do szpitala. Jest możliwość zwiedzenia również naszych wystaw. I naprawdę myślę, że to jest taki kolejny element, znaczy jak nie oswoimy tych strasznych szpitali i nie zrobimy z nimi porządku, ale on nie oznacza zamykania, a na pewno likwidację części łóżek, których jest za dużo w takich skupiskach. Ja przed chwilą nawet mówiłam do szefa, że sama pracowałam w różnych miejscach na zachodzie. Ja marzę o tym, żeby mój oddział był 20-łóżkowy, marzę o tym. Na razie nie może być, bo finansowanie na to nie pozwala. Ale ja w to wierzę, że wspólnie w Polsce osiągniemy taką sytuację, w której to będzie oddział 20-łóżkowy i to będzie prawdziwa interwencja kryzysowa. I w Szpitalu Babińskiego naprawdę mamy niedaleko do tego, tylko potrzebujemy teraz wszyscy pomocy i wsparcia. Dziękuję Państwu.